Kolejny odcinek. Co zapłacić za mieszkanie? 500 zł. Okej. Mam podpisać? Dobra. Okej. Do widzenia. Miłego dnia. Dziękuję. Wzajemnie. Kurde, ale ciężkie zakupy. Dość dużo zakupów kupiłam. Dobra, teraz trzeba rozpakować i zobaczyć, ile mi kosztowało w sklepie. Ile zapłaciłam. Czy była jakaś promocja? Szampon do włosu 3,39. Podpaski 4,49. Mydło 2,39. Gąbka do naczyń 3,99. Płatki kukurydziane 39. Złote 79. Sok owocowy. Mleko złote 59. Keczup 4,99. Keczup to trochę drogi. Mąka pszenna złote 29. Jajka 7,49. O kurczę, te jajka to są jeszcze droższe. Ziemniaki 3 kilo. Promocja. O! Złote 95. Ser, promocja 2,49, opłaciło się. Majonez 7,49, za drugie. Olej, promocja 3,69. Super. Miód 9,99. Kurde, prawie dycha. Cukier 3,99. Cebula 100 gram 5,99. Lody Iza 2,99. Reszta. Ta 124 groszy, 124 zł i 62 grosze. Całość 75,38. A tak niedużo zapłaciłam. Prawie 100. I tak nieźle. Kurczę, ale to męczące te ziemniaki obierać. No masakra. Łatwo szybciej się zje niż się robi. Okej, umyję ziemniaki. Ciekawe, umyję ręce. Zagotuję ziemniaki. Okej, teraz trzeba zrobić ciasto. Teraz rozdzielić. Przekładać. Okej, teraz mąka ziemniaczana. Trzeba pszenna, nie ziemniaczana. Dobra, teraz sypać tak, aby wystarczyło. Okej, teraz jajka. Okej, teraz troszeczkę oleju. Teraz wszystkie zamieszać. Dobra, teraz robić masę i potem pokroić na kształcie kopytki. I gotować wreszcie. Długo zajęło. Okej, teraz trzeba poczekać, aż się zagotują kopytki i można jeść. Pół godziny później. I voila, kopytki. No, teraz możemy jeść. Smacznego.